W ostatnim odcinku po lekkich problemach ze współwłaścicielami klubu dowiedzieliśmy się, że jedynym nowym współwłaścicielem został Ronaldo Nazario, który od teraz zajmuje się finansami klubowymi i szkółką juniorów. Sezon udało zakończyć się ze 118 milionami na transfery. Aczkolwiek po zakończeniu sezonu zaczęła się letnia wyprzedaż zawodników i spinanie budżetu na nowy sezon. Dla zarządu był to intensywny okres, aczkolwiek dla was jest to parę dni, a oto krótka informacja od Ronaldo Nazario, co udało się zrobić. Moi drodzy, pod ostatnim odcinkiem wbiliście prawie 1000 łapek w górę, co dało nam prawie 47 milionów do naszego budżetu. Z tego miejsca chciałbym wam gorąco podziękować i przypomnieć wam, że jeden like to 50 tysięcy do naszego budżetu transferowego. Więc pamiętajcie, że dzięki wam ten klub może się dalej rozwijać. Nie zapomnijcie zostawić dzisiaj łapeczki. Moi drodzy, dokonałem pierwszego transferu, czyli Gianluigi Donnarumma, który przenosi się do nas za 100 milionów. No i oczywiście będzie on nowym bramkarzem. 24 lata, 88 oceny ogólnej, tak jak jest to na FIFA Index. Chciałem kupić jakąś ikonę, ale niestety nie udało mi się nikogo sprzedać. No i ostateczność to właśnie Donnarumma. Aktualnie na transfer mamy jeszcze prawie 60 milionów. A to, moi drodzy, kolejny transfer. Manuel Ugarte przechodzi do nas za 50 milionów. Jest on środkowym pomocnikiem, 21 lat, 78 oceny ogólnej. No i dwa takie solidne transfery i aktualnie mamy 7 milionów budżetu. No i mecz z Aston Villą. Jest to drugi mecz i wychodzimy w takim ustawieniu. Ja daję szybką symulację i proszę, nie przegrajcie tego, panowie. Wygrywają, jest dobrze, 3-0. W taki sposób chciałbym rozegrać ten sezon, takim ustawieniem. Niestety Pele będzie grał na lewym skrzydle, a więc pierwsze spotkanie w Carabao Cup. Ja to sobie rozegram. Pele już przy piłce, Pele. Jest podanie z Miller przy piłce i strzela bramkę na 1-0. Dobra, rozpoczynamy to obiecująco. Pele do środka. Jest podanie do Enrique i Enrique strzela na 2-0. Nie wiem, co tak łatwo się gra, ale chyba ten skład naprawdę dobrze się rozwinął. Jednak dalej utrzymujemy się przy piłce. Enzo Fernandez strzela i nie celnie. Pele, czy będzie dobre podanie? Jest podanie do Pele. Pele, Pele wychodzi sam na sam, to musi być bramka i jest 3-0 w tym spotkaniu. A więc wiecie, wydaje mi się, że tutaj nic się nie wydarzy, więc przechodzimy do wyniku i wygrywamy 4-1. O proszę, i w tym sezonie gramy w ogóle w Lidze Europy, a więc lecimy. Pierwsze spotkanie w Lidze Europy. Ja daję szybką symulację. No i niestety remis. Dobra, kolejne spotkanie w Carabao Cup, więc szybka symulacja. No i pewne zwycięstwo 4-1. Kto tutaj strzelał? Dwie bramki Pele, Enzo oraz Miller. No i proszę, zwycięstwo z Brighton 3-0. I zaraz wam pokażę, jak to wygląda w tabeli, bo ogólnie w tabeli wygląda to całkiem przyzwoicie. Drugie miejsce aktualnie zajmujemy. Aktualnie Liga Europy też idzie całkiem dobrze. Pierwsze miejsce i teraz spotkanie z drugą Kopenhagą. Ja daję szybką symulację. Przegrywamy to 2-1. Nie, no nie. Ogólnie ufam komputerowi, więc na kalendarzu symuluję i przegrywamy z Chelsea. No niedobrze, niedobrze. Dwie porażki pod rząd, ale trzeciej na pewno nie będzie. Ja to spotkanie sobie rozegram. Ja przechodzę do końca wyniku. Nie dam rady tego grać. No może gdybym tego nie rozegrał, byśmy wygrali. Dobra, moi drodzy, trzecie spotkanie w tym sezonie. Mam nadzieję, że tego już nie przegram. Spotkanie z City. Dobra, jest tutaj dobre podanie, a raczej okazja podania do Enrique, no i skasowany tak łatwo. Co ja robię w obronie? Znowu głupio wychodzę tymi zawodnikami. Jest szansa. Czy uda nam się to przechwycić? Udało się. Dobra. No i znowu głupio się zachowałem naszym obrońcą. Ja bym tego nie przechwycił. No i to może być akcja bramkowa. Jest wyłożenie. Moje głupie zachowanie w obronie. I czy uda nam się to skasować? Nie udało się. Super. 1-0 przegrywamy. Dobra, formacja zmieniona. Mam nadzieję, że teraz jakoś lepiej mi to będzie szło. Zobaczmy, jest podanie do Enrique. Będzie bramka, jest bramka. Miller na 1-1. Dobra, muszę przestać grać tak głupio w obronie, bo to jest dramat. Podajmy do środka, Miller strzela i mamy 2-1. Jest podanie do Millera, Miller zagrywa do Enrique, Enrique strzela i to nie jest bramka. Świetnie, udało nam się to przyjąć, ale co jest? Dlaczego on to stracił? Remisujemy to spotkanie. A więc ogólnie Liga Europy też nie jest najlepiej, bo zajmujemy trzecie miejsce na pierwszym Kopenhaga. No ale zobaczmy, Sporto, szybka symulacja i to jeszcze na wyjeździe. To my to pewnie przegramy. Wygrywamy 3-1. Wow, tego się nie spodziewałem, totalnie.
Natomiast jak to wygląda w Premier League? Jesteśmy na czwartej pozycji. No gdybyśmy to wygrali, Ale dobra, szybka symulacja, proszę, nie przegrajcie, zremisujcie to chociaż. Dobra, wygrywają nawet. Moi drodzy, aktualnie jesteśmy na drugiej pozycji w Premier League i teraz spotkanie z Liverpoolem. Ale dobra, zaryzykuję, może teraz pokażę swoje dobre umiejętności. Dobra, nie oszukujmy się, nie pokażę, ale i tak to rozegram. Czwarty mecz w tym sezonie, lecimy. Nie, moi drodzy, nie, nie wierzę w to, co ja tutaj zrobiłem. Widzicie te stroje? A ja narzekałem na stroje Chelsea, to ja nie wiem, co ja tutaj mam teraz powiedzieć. Jest pierwsza sytuacja, Miller, proszę skończ to, nie kończy tego. Dalej jesteśmy przy piłce, będzie podanie, jest strzał i Pele nie strzela tego. Dobra, jest podanie do Pele, Pele strzel to, błagam cię, nie strzela. Dobra, Lacroix, lecisz, Lacroix, będzie bramka, no nie będzie. I zobaczmy, no nie tutaj, nie tutaj, ale jest dobra szansa i broń, tu znowu Alisson. Wybijmy to. Ja pitole, co tam się wydarzyło? Popatrzcie na te statystyki. A więc pozostała nam walka o Emirates FA Cup, więc pierwszy mecz z West Hamem, szybka symulacja. No i udało nam się wygrać 2-0. Ogólnie na szybko pokażę wam jeszcze transfery, których udało mi się dokonać, a raczej wypożyczenia, których udało mi się dokonać. Praktycznie wszyscy młodzi zawodnicy udali się na wypożyczenie. Także moi drodzy, obawiam się trochę tego spotkania, a więc postanowiłem je sobie rozegrać. Tutaj dosyć fajne te koszulki są w końcu, więc jeżeli przegram, nie znajdę żadnego wytłumaczenia. Dobra, uderzmy z dystansu, jest strzał i już miałem powiedzieć, że to jest bramka. Dobra, luta z dystansu, za słabo. Nie ma za bardzo gdzie zagrać, ale uderzmy może z dystansu, Pele, jest 1-0. Świetny przechwyt, Pele. Zagranie do Enrique, Enrique już po polu karnym, Enrique przy piłce, strzela po krótkim i broni to bramkarz. No to co, panowie? Tradycja. Lacroix przełączony. Wrzuta. Lacroix. No było blisko. O nie, dobrze. Co się stało z naszą obroną? Lacroix, dojdziesz? Doszedł i jeszcze to wywalczył. Świetny obrońca. Skoro wygracie tak defensywnie, no to my sobie też poklepiemy tutaj piłeczkę na naszej połowie, a wy sobie kończcie. Dobrze, jest dobre podanie do Pele. Pele nie spalił. Pele jest w polu karnym. Przeszedł obrońcę, ale zrąbałem to. Jednak Pele dalej przy piłce. A dobra, pokuśmy się o strzał z dystansu, Pele! I myślałem, że to jest bramka. Była okazja, żeby to przechwycić. Jest teraz dobre podanie do Enrique. Enrique utrzymał się przy piłce i nie, to nie wpada. Co tam się wydarzyło? To może być bramka, ale nie strzelają tego, co zrobił Kerkes tam. Ja pierniczę. Dobra, nie. Dobrze, Donnarumma to broni. Dobra, mamy jeszcze szansę. Będzie dogranie do Millera. Miller, przyjmiesz to? Przyjął, ale... Co tam się wydarzyło? Ale udało nam się to przechwycić. Wygrywamy 1-0 tylko, ale i tak jestem zadowolony, bo piątka z tyłu Tottenhamu naprawdę trudno się na to grało. Patrząc na moje umiejętności ogólnie w FIFA, bo to jest tragedia, co ja gram ostatnio. No i moi drodzy, Liga Europy, a więc pierwsze spotkanie, szybką symulację daje. I wygrywamy ledwo, ale 2-1 udało nam się wygrać. Dobra, a więc rewanżowe spotkanie. Dobra, szybka symulacja, proszę, nie przegrajmy tego. Wyjdźmy z grupy. Z jakiej grupy? Dawid, baranie. Przejdźmy do następnej rundy, chciałem powiedzieć. I przechodzimy do następnej rundy. 5-1 w dwumeczu, świetnie. A więc moi drodzy, tak, w Premier League jesteśmy na drugiej pozycji, 10 punktów straty do City, nie ma szans, że to odrobimy. Emirates FA Cup jesteśmy w rundzie 5. Carabao Cup niestety dawno odpadliśmy. No i Liga Europy 1/8, Fiorentina. No wydaje mi się, że jest szansa, żeby przejść dalej. Fajne statystyki Pele, 28 bramek, 10 asyst, 41 spotkań rozegranych. Na transfery mamy 7 milionów, więc nie zapomnijcie, że jedna łapka to 50 tysięcy do naszego budżetu i widzimy się w następnym odcinku.